Dobry, ja właśnie zaczynam robić śniadanie dla naszej całej rodzinki. Właśnie widzę, że została mi ostatnia pinsa, więc chyba średnio pojemy, ale najważniejsze, żeby kto był najedzony? Dzieci, tak Jasiu? Tak. Jasiu tu w piżamce jeszcze koło mnie. I z czym ona będzie? Salami, papryka i mamy tutaj żółty ser. Chcesz pomóc? Tak, ciasto jest właśnie takie nierówne, pofałdowane, no ale bardzo dobre. Myślisz, że wystarczy? Myślę, że jest dobrze. Czekaj, tutaj troszkę sosu dodam. Jasiu, ty niektóre rzeczy to już normalnie sam potrafisz przygotować, prawda? Omlet byś zrobił, prawda? Bo umiem mieszać jajka i rozbijać. Pogoda dzisiaj idealna na spacer. Wybraliśmy się blisko naszego domu i to w sumie jest pierwszy spacer Figi poza podwórkiem i trwa bardzo długo, bo wszystko ją tutaj interesuje, przede wszystkim zapachy, które spotyka. Figa, idziemy? Dzieci są już z 200 metrów przed nami. Co masz? O, dziękuję. Schowasz mi do kieszeni? O, to ja też biegnę. No było tyle kolorowych liści. Tak? Odrzucaliśmy je. I mówiliśmy, no do góry. A Figa tutaj cały czas węszy. Cały czas nosek jej pracuje. Odwiedza świat? To tak jak wy. A tutaj znaleźliśmy, Jasiu mówi, to są małe szyszunie. Chwila, przybliżymy. Widać. Naprawdę masz biedroneczkę. A znasz ten wierszyk o Biedronce? Biedroneczko, leć do nieba, przynieś mi kawałek. Nie sera, chleba! Biedroneczko. Na rynku pojawiła się nowość od marki Braun, generator pary Kerstyle 7 Pro, a ja zostałam poproszona o przetestowanie tego sprzętu i zrobię to z przyjemnością, ponieważ u nas prasowania jest co niemiara. Teraz akurat mam wywieszone takie ładne, eleganckie sukienki Livi. My mamy sporo różnych imprez okolicznościowych w listopadzie, zaczynając od urodzin Livi. Ta czerwona sukienka w kratkę może zwiastować niekoniecznie zbliżające się święta, ale wcześniej sesję świąteczną. My zawsze co roku robimy sobie takie zdjęcia z dziećmi w klimacie świątecznym i powiem Wam, że lubimy później wracać do tych chwil, patrzeć na te zdjęcia. No i niestety patrzeć, jak czas szybko płynie, dzieci się zmieniają i my również. Już na wstępie mogę Wam powiedzieć, że nagrzewa się bardzo szybko, nie trwało to nawet 2 minuty. Bardzo fajny, otwarty uchwyt, a na nim technologia iMode, a w niej 4 programy. Tryb Eco dedykowany jest do najdelikatniejszych tkanin, oszczędność energii do 55% przy najwyższych ustawieniach. Tryb Turbo, tutaj jest najwyższa temperatura i wyrzut pary do najtrudniejszych tkanin. Tryb iCare, jedno ustawienie temperatury bezpieczne dla wszystkich tkanin. I ostatni to mój faworyt, tryb ProSteam. Po wybraniu tego trybu żelazko podaje nam parę przez 30 sekund bez konieczności przytrzymywania przycisku pary. Thank you.
Tutaj mamy taki dodatkowy tryb. Po naciśnięciu przycisku Boost żelazko będzie nam podawać maksymalne parametry przez 15 minut. Duży plus za duży zbiornik na wodę. Jeżeli napełnimy go do pełna, do tej kreseczki max, to możemy przez 2,5 godziny prasować bez przerwy. No i oczywiście funkcja dla zapominalskich. Jeżeli przez 10 minut nie będziemy dotykać, używać tego sprzętu, wyłączy się on automatycznie. Naszykowałam sobie tutaj produkty do blatów bezowych. Oczywiście jeszcze nie wszystkie, ale na razie będę oddzielać białka od żółtek. I słuchajcie, pierwszy raz w życiu będę robiła tort, poprawcie mnie, jeżeli źle mówię, Duckwass, czyli tort na bazie śmietany, serka, mascarpone, to znaczy ten krem to jest na bazie śmietany, serka, mascarpone. No i właśnie, co dalej? Dalej są trzy różne wersje, które krążą po internecie pod tą samą nazwą. Nigdy nie jadłam tak jakby oryginalnej wersji, więc nawet nie wiem, która jest najbardziej poprawna. Pierwsza i ta, którą ja wybiorę, to jest z dodatkiem masy krówkowej, do tego daktyle, orzechy. Druga wersja, jaką widziałam, to jest kawa rozpuszczalna, dodana właśnie do tej masy, a trzecia wersja kakao. Dla mnie każda brzmi super, ale z uwagi na dzieci wybiorę tą pierwszą. Będzie pewnie mega słodki, ale też już na samą myśl myślę, że będzie bardzo smaczny. Piesek się obudził dopiero, tak? I tak powoli wychodzi z domu. O, ziewa jeszcze. Ziewa jeszcze. Mały ogoneczek. Mrdający. Chodź, pieseczku. Jestem teraz z Figą na dworze. Ostatnio ktoś pod filmem mi napisał, żebym zapisała Figę do Gromera. I zapisałam ją. Nie mogliśmy wcześniej. Było to związane ze szczepieniem pieska. A teraz już bezpiecznie będzie mogła sobie tam pójść, więc 15 listopada mamy wizytę, jeszcze chwila, ale jestem ciekawa, jak ona będzie wyglądała po takim pierwszym strzyżeniu. Zobaczymy. Figa, ale masz szajbę. Figa. Figa tu szaleje, a dzieci się chowają po wyżkach, żeby ich nie dorwała, bo tak gryzie za łydki. Skoro Beza i tak w piekarniku, to pokażę Wam, co dzisiaj u nas na obiad. Placki ziemniaczane i do tego zrobiłam sosy. Sosy na bazie jogurtu, do tego majonez, czosnek i koperek. Dawno nie było. Bardzo dawno. Bardzo dawno. Sosik, jaki jest tego? Sosik? A jest. Nie, na ciepło. Ja nie lubię zimy. A takie od razu z patelni. Mama Proszę. Zawsze mówiła, że on tak nie robi. A ja i tak tak robię. Widelcem sos nakładasz? No nie ma łyżki. O, na pewno nie mamy łyżek.
No nie była wsadzona tu. Tak, Liwciu? Placuszki już są. Placuszki. Chodźcie na placki ziemniaczane. Trochę czasu już minęło, bezy są wysuszone, wystudzone, ja biorę się za robienie kremu. Mam tutaj orzechy włoskie, które zaraz sobie rozdrobnię w tym blenderze. Bardzo lubię ten blender z Brauna. Nie wszystkie, myślę, że tak połowę i dodam je do masy, a resztę zostawię, żeby ułożyć na wierzchu ciasta. Tak jak widzicie, też mam daktyle. Daktyle sobie pokroję na takie cząsteczki. No i zaczynam najpierw chyba ubijać śmietanę z kajmakiem. I gdzieś jeszcze dałam mascarpone, ale nie wiem gdzie. Dobra, za mną. A bezy prezentują się tak. Trochę żałuję, trochę krzywo podzieliłam masę bezową, znaczy krzywo. Nie idealnie na pół. Więc ta jest taka wyższa nieco, a ta troszeczkę niższa. Ale w niczym to nie będzie przeszkadzać. Chyba tylko mi wizualnie. I muszę to zrobić na takiej desce, ponieważ na żadną paterę mi się to nie zmieści. Ja zawsze, kiedy kładę blat bezowy, to robię sobie takiego kleksa, czy to na paterę, czy właśnie na desce. A to tylko po to, żeby później cały tort mi nie jeździł. Mój mąż już próbował masę. I co powiedział, Jacek? Lepsza wersja tortu bezowego. Że lepsza wersja tortu bezowego. Masa wyszła przepyszna. I zobaczcie, jaka gęsta, taki mega gęsty krem z orzechami, z daktylami. Górną warstwą kremu to już moja inwencja twórcza, ale pomyślałam, że tak zrobię, żeby orzechy mi się poprzyczepiały. Mam tutaj kakao. Widzę, że Figa ma otwarte oko, więc zacznę mówić, bo tak to chciałam, żeby się wyspała. Ale patrzcie, ona się niczego nie boi, kompletnie. Robot jeździ, zwykły odkurzacz, nic ją nie rusza, więc fajnie, że nie jest taka bojaźliwa. Zrobiłam tort, Grzesiu się już nie może doczekać i co chwilę się pyta, czy już go kroimy. Czy już go kroimy? Dzisiaj go pokroimy. Dzisiaj go pokroimy, ty jedziesz, ty zostajesz, ja wracam. Będzie poćwiatkowane wszystko, będzie właśnie, bo teraz jedziemy do Złotoryi, czyli takie miasteczko obok nas, odebrać nasze auto, które było w naprawie. Coś poważnego było? No, trochę rzeczy było do roboty. Na pewno olej był do wymiany. O, nie wiem, zawieszenie było tam robione. No. Rozrząd był zmieniany. No i zaraz jeszcze dwumasa do roboty. I oprócz tego jeszcze Grzesiek mnie namawia na kupno nowego auta. Ochłonęłaś od wczoraj? A tam cię namawiam od razu. Patrzę. Pyta się co chwila. Jedziemy do Gdańska? Jedziemy do Gdańska? Nie. Obejrzeć. Obejrzeć tylko, obejrzeć. Nie od razu kupić. Ja nic nie chcę kupić. Za dużo tych traktorów nakupionych. Jeszcze auto ci potrzeba. Kolejne. Mi potrzeba. Przyciek.
I szybka zmiana, ja już jestem za kierownicą, lecę do kilku sklepów. Jak wiecie, Livia ma urodziny. My przyjęcie urodzinowe będziemy im robić gdzieś pod koniec listopada, ale Livcia ma urodzinę 6, więc muszę być przygotowana z prezentem, żeby jej nie było przykro. A kiedy będzie przyjęcie urodzinowe, to po prostu prezenty dostanie zapewne od zaproszonych gości. I taka śmieszna sytuacja. Livia sobie upatrzyła toaletkę, taką, żeby tam mogła sobie spinki, gumki, wszystko chować, ale ona nie rozumie, że to jest toaletka. I ona tak się denerwuje, że ja mówię, że może toaletkę ci zamówimy, bo tam kilka opcji miała do wyboru. Ona mówi, nie, nie toaletkę, biurko z lusterkiem. Bo toaletka wiadomo, z czym się jej kojarzy. Na szybko wskoczyłam do jednego sklepu i kupiłam Livci do toaletki spinki, żeby nie było tak pusto. Gumeczki, takie spinki, gumeczki, pudełeczko i takie świecące kule, żeby ją trochę ozdobić. Pozostaje mi teraz schować te dodatki, żeby Livia nie znalazła. No i czekamy na toaletkę, a ja się z Wami żegnam. Figa, Ty też się żegnasz? Figa chce się bawić teraz. Dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia. Ty tu nie zagaduj, tu nie zagaduj. Zostaw chociaż ciasto do powrotu dzieci, no Grzesiek. Ania, dzieci, to się tutaj wykroi trójkąt, włączy się. A to już nie będzie całe. To one nawet nie zauważą. No na pewno. No Grzesiek. Jutro może gości będziemy mieć. No i kto to zje całe? Tak, nie wiem jak będzie. Nie przyjdą twoi rodzice? Teraz, dzisiaj nie można, a za 2 dni będziemy do kosza wyrzucać. Mały czy duży? Duży, duży. Czy większy? Przed tym orzeszkiem? Czy... Nie no, za tym, co ty? Za tym? Za tym, no. Taki duży trójkąt, tu za tym już. Taki ogromny? No, na razie tylko. Są 2 porcje. Ja już więcej nie chcę. Ale ładnie wygląda. To dla ciebie? Nie wiem takiego. A to dla mnie. Ja to bym zaczekała na dzieci, ale sami widzieliście. A teraz liczę na taką szczerą opinię, bo zawsze robiłam bezy z owocami, prawda? A takiej wersji nigdy nie robiłam. Co wolisz? Chyba taką. Taką? Mhm. Miałam dodać kawę, ale dodałam kajmak. Dobra? Bardzo dobra.